Przed godziną 10 doszło do wypadku w rejonie GG2 na oddziale G11 na terenie zakładów górniczych Rudna. To był wstrząs o mocy 1,4 razy 10 do 4 dżula, czyli tak zwana górnicza czwórka. Doszło do małego zawału. Niestety jeden z naszych kolegów, 43-letni nadsztygar górniczy, zmarł w wyniku przywalenia odłamkami skalnymi. Tragicznie zmarły mężczyzna od 2002 roku pracował w zakładach górniczych Rudna. Był mieszkańcem Lubina i osierocił dwójkę dzieci. Specjalna komisja zbada szczegóły zdarzenia. Komisja już została powołana. Niedługo będziemy mieli zjazd tej komisji. Oczywiście wyjaśni dokładnie, co się stało. Chociaż na pierwszy rzut oka widać, że są to przyczyny związane z zawałem, z wstrząsem. Natomiast za kilka dni będziemy prawdopodobnie mieli raport komisji. W tym czasie my będziemy myślami z rodziną. Prezes Chludziński wyznaczył 3-dniową żałobę we wszystkich oddziałach. Do wstrząsu doszło na głębokości ponad 1200 metrów pod ziemią.